Dyskusja była gorąca, jednak ta kontrowersja czy różnica zdań pomiędzy środowiskiem artystów, które reprezentował pan Krzysztof Zanussi, a sferą administracji państwowej, publicznej jednak no, iskrzy. To znaczy, ja się nie zgodzę z tym, że jest jakieś iskrzenie między artystami a administracją publiczną. Jest grupa artystów skupiona wokół studiów filmowych, które są w tym momencie łączone. To jest bardzo niewielka grupa, natomiast większość branży jest zadowolona ze zwiększenia możliwości dostępu do środków publicznych przez ograniczenie państwowego monopolu, który manifestował się poprzez funkcjonowanie państwowych studiów filmowych, które, jak rozumiem, podczas debaty wykazałem, że są bardzo nieefektywne w wydawaniu pieniędzy i te pieniądze, mimo że jest ich dużo, można wydawać dużo lepiej i dzięki temu więcej osób może mieć również do nich dostęp. No właśnie, bo najczęstszym narzekaniem, jakie słyszymy, jest to, że brakuje pieniędzy, że pieniędzy jest za mało. Tymczasem pan podczas panelu postawił zupełnie inną tezę, że tych pieniędzy jest stosunkowo dużo, natomiast ich wydatkowanie no, jest często nieefektywne. Przez wiele lat była zła alokacja tych środków. Dostawały pewne wąskie, uprzywilejowane grupy większość tych środków i one miały prawo tworzyć swoje filmy, swoją sztukę. To była sztuka również wysokiej jakości, ale prawo do tworzenia sztuki jest prawem każdego obywatela, a pieniądze publiczne są pieniędzmi publicznymi, dlatego bo realizują cele całego społeczeństwa. W związku z tym każdy powinien mieć równy dostęp do tych pieniędzy, a nie tylko jakieś grupy osób, które są beneficjentami transformacji ustrojowej ostatnich lat. Proszę na koniec przekonać jeszcze takiego zwykłego, szarego obywatela, jak to się przyjęło mówić, do tego, że sprawy, które dzisiaj omawialiśmy, są dla niego ważne. Lepsza jakość kultury, więcej pieniędzy w kulturze, to jest lepsza tożsamość, to jest większe poczucie tożsamości, spoistości społecznego, więcej patriotyzmu i silniejsza Polska, bo kultura wzmacnia ducha, a duch powoduje, że społeczeństwo i cały naród są silniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.